A wydajność hektara nie zależy od koloru ciągnika, tylko od ilości obornika na polu. Ostatnio wyczytałam w internecie, że masz kochankę. Jaćka chodu, Łodyniec! Akurat na święta krowom nowe posłanie. No, do świąt to jeszcze ja tu będę 13 razy słać. Ojej. Ile jest dni do świąt? 2 tygodnie. No to codziennie będę tu słała, to akurat 13 razy. Teraz mamy 17 jełówek. Możemy już zaczynać nowe obory budować. Chyba ty. Bo już nam się nie mieszczą i w stajni, i w oborze. I na stacji mamy 3 jełówki. Od przybytku głowa nie boli. Czy na stacji mieszkają? Ja tam się nie martwię. Absolutnie się nie przejmuję tym, że mam dużo. Dzisiaj robota, dzień jak co dzień. Bo teraz nawozy, wiadomo, drogę, to czym więcej obornika, to lepiej. Obornika na polu to tak samo jak mięsa w garnku, nigdy nie za dużo. A wiadomo, ręce bolą, trzeba wyrzucać, ale na polu rośnie wtedy. Jeszcze jak dajemy wapno firmy Lider, to dopiero rośnie. Nasz kipi. Nasz kipi. Mamy największe te plony na Podlasiu. Mamy niedużo ziemi, ale obornika mamy dużo, no to się gnoi, no i rośnie na tym polu. Jak wiadomo, jak to dba, tak ma. Jarek oczywiście skromny jak zawsze. Akurat tu mamy z kolegą taki deal, że dajemy mu obornik, a no tam rozliczamy się w naturze w różny sposób. I tu akurat Marcin ze stajni zabiera obornik sobie, bo ma dużo pola. A my tam bierzemy u niego to słomę, to zboże, to no tam jakoś tam zawsze się rozliczymy. I już tutaj było dużo obornika, ale tylko tutaj, gdzie te jałówki stoją i tutaj na początku. A tam dalej jeszcze obornik, co dopiero oddamy mu pod kukurydza. To specjalnie robiłem to stajnie, tak żeby można było ładowarką wjechać. Boksy mamy wszystkie otwierane, bramy, żeby to szybko i sprawnie szło. Wiadomo, teraz nikt nie chce widłami pracować, wszyscy szukają mechanizacji. Ja też mam automatyczne widły, ale dzisiaj już ich nie używałem. Szybko poszło, sprawnie, 15 minut, kawkę wypiliśmy sobie przed pracą i już fajrant na dzisiaj. Krówki mają pościelone elegancko. Już teraz krowy będą, przede wszystkim zaczynają krowy linieć i tutaj u nas w stajni jest zimno. Jest to zimna stajnia, no i te krowy porosły na zimę jak niedźwiedzie. No i teraz już jak wylinieją, to będą miały taką ładniutką, gładką sierść. Teraz tu im super posłaliśmy. Zresztą już ścielamy krową codziennie. Ogólnie to ja ścielę, bo ja obrządzam w stajni. Ja żebym słał, to byłoby lepiej. Ty żebyś słał? A no tak, bo ja rzadko w domu jestem. No, takie życie, jeździsz za dziewczynami, latasz, to tak jest. Ostatnio wyczytałam w internecie, że masz kochankę. I wiesz, co odpisałam tej kobiecie? Że jest w błędzie, bo ty masz dwie kochanki. A mówiłem jej, żeby trzymała język na kłódkę. Widzisz? Widzisz? Przygotowania do wiosny idą pełną parą. Cały czas mamy dużo pracy. Teraz już wczoraj paliwo kupiłem. Teraz jak nie sprzątanie przed świętami, to już zaczyna się jakaś tam mała praca w ogrodzie. To już posiałam rozsadę w doniczki i cały czas coś się dzieje. To zaraz już trzeba zagrabiać trawę. Przed świętami albo po świętach już. Drzewka przycinać, różę przycinać, różę rozkrywać. A że mamy posadzonych 150 róż, to jest co robić. Zaraz przed świętami albo po świętach już ruszam z wysiewem wapna na pastwiska i firmy Lider, które jest najlepsze wapno, bo gruba granula dobrze się rozsiewa, szybko się rozpuszcza później, no i wiadomo, szybko działa, no i efekty są. Wiadomo, jeszcze mam tyle bel nawalone towaru, nie mogę spaść, tyle mam bel, ale po wapnie to rośnie, no. Nie oszukujmy się. A ty musisz być, jesteś aktorem drugiego planu, co? Kocie. No i zaraz będziemy ten obornik wywozić pod kukurydzę, zboże znów wiać, bo mamy to wialnię... Hybrydową. Hybrydową. Nowożeńcy. Nie, no może w tym roku z centrali weźmiemy. No i posiejemy zboże, no i znów będziemy spać do 5:00. Co tam, będziemy się zrywać też teraz? Kurwa, nawet do 5:00 nie śpimy. Zmiana czasu. Ogólnie mąż mi cały czas mówi, że chcesz mieć zrobiony remont domu? To musisz napierdzielać. Oczywiście, że
Opłacalność hodowli zwierząt i opłacalność dojenia krów to zależy od tego, na przykład jaką masz wydajność od jednej sztuki. Jeżeli jeżeli wydajność u krowy jest na dobrym poziomie, no to wiadomo, że możesz hodować 20 krów i mieć na odbiór 1000 litrów mleka czy 1200, a możesz hodować 30 i nie mieć tej ilości. No i my akurat dbamy o nasze krowy i mamy dość dobrą wydajność, dobre parametry mleka. Teraz już czysto pod zbiornikiem dla tych, co mówią, że mamy brudno. Krowa nie daje mleka, tylko gospodarz daje mleko. A jeżeli krowa ma paszę dobrze zbilansowaną, no to wiadomo, że ona odwdzięczy się ilością mleka, jaką wyprodukuje. A wydajność hektara nie zależy od koloru ciągnika, tylko od ilości obornika na polu. Dobra, obornik wywieziony i teraz idziemy rąbać drwa na zimę, bo wiadomo, kto latem szuka chłodu, ten zimą głodu. Także trzeba... Zimę nie słyszałem. Także teraz trzeba latem narąbać drzewa na wiosnę, żeby przez lato wyschło i na zimę, żeby było cieplutko w domu, w nowym domku. Żeby kot spał przy piecu, a nie na mrozie. Kot bo nasz garfik lubi. Ogólnie kot się do mnie podlizuje, bo moją rozsadę zdeptał swoimi łapiszczami w las na doniczki i podeptał. I on teraz się podlizuje do mnie. Ale dałam ci już dzisiaj jeść, także wiesz. Nie każe ci iść i myszy łapać. Także nie bałamucimy, tylko ruszamy w pole. Sezon nowy rozpoczęty. Chodź malutko, chodź, chodź do panci, chodź. No. Chodź.